Emocje opadają, bo nie ukrywam, jeszcze mnie trochę trzymają po tym meczu. Kolejną dobę. No ale co zrobić? Prawdziwy kibic tak ma. Sprząta po meczu dopiero 2 dni później. Słuchajcie, no dla mnie ten turniej już, dla każdego chyba już będzie inny. To zawsze tak, jak odpada nam drużyna, swoja drużyna z turnieju, no to turniej zaczyna się taki dziwny. Nie wiem, może finał oglądne, może półfinały. Ale wracając do tematu, to mamy śniadanko. I czas się przywitać, dokładnie, nie robimy zamuły. Nie robimy zamuły. Cześć, tutaj Remo, witam na kolejnym vlogu z Życia Wzięte. Lecimy. A co się dzisiaj będzie działo? Będzie się działo tak, że mam widelec, a więc będę jadł śniadanie. A oprócz tego pojadę z Wiciem zobaczyć ziemię pod uprawę mięt. W Czmoniu są takie ziemie. Faktycznie, od razu mówię, tutaj parę komentarzy było, mieliście rację. Nie jest to wcale takie tanie. 3 hektary, 150 tysięcy złotych. A więc zobaczymy, jak to po prostu wygląda. Zobaczymy jakość tej ziemi, miejsce, lokalizacja. Mnie to wszystko będzie interesowało. Lecimy z kolejnym vlogiem z Życia Wzięte. Zobaczcie to, młyn Szczepanik se przyjechał i se jedzie tej po Puszczykowie, gdzie 3,5 tony może tylko jechać. Ten se leci. O, i już tu kombinuje młyn Szczepanik. Ale nie, oni mogą, bo tu jest piekarnia, żartuję. Trzeba być uprzejmym, nie można się denerwować. Dalej, co tak długo? Ale dzisiaj, powiem wam, jest zajebiście. Bo dziś jest chłodno i fajnie tak, że można chłodno spędzić czas. Bez upałów większych, bez żadnego wielkiego skwaru. Jest 20 stopni, padał deszcz w nocy, z tego co widać. Jest mokrutko, jest, można oddychać. Jest fajnie, ja uwielbiam ciepło, ale to jest idealne, jak jest parę dni ciepła i potem jest 2-3 dni tak chłodniej, potem znowu niech troszkę przygrzeje. No, człowiek zawsze szuka, widzicie, idealnych rozwiązań, nie? Mniej chce się adaptować do chwili obecnej, że nawet nie jest idealnie, mniej. Zawsze szuka idealnych rozwiązań, zawsze. Przy okazji wszedłem sobie na podfilmik o Young Stars i tam jakiś randomowy komentarz Kamili26A11 i bardzo fajnie, że podałaś Instagrama. Kamila Podłoga Kaczorowska. Ten komentarz wygrywa winylek Young Stars Team. Jeden ze 100, który został wyprodukowany. Odłóż go koniecznie, bo będzie warty bardzo dużo pieniędzy za kilkanaście lat. Więc naprawdę, nawet jak nie masz gramofonu, to jest to taka lokata, że głowa boli, bo naprawdę winyle, których powychodziło po 100 sztuk na świecie, potem one z wiekiem czasu, każdy z nich na wartości rośnie, a wierzę, że brand Young Stars będzie rósł, a więc również wartość tego winyla będzie masakrystyczna. A kto chce sobie zainwestować, to naprawdę tam jeszcze zostało około 80 sztuk w sklepie YSWare albo na Bajzlu, niech wyszuka, bo to naprawdę jest inwestycja jedna z lepszych. I jak ja wiem, że coś wychodzi mega limitowanego, to naprawdę kupuję, czy jakiś zestaw klocków Lego, bo wiem, że za 10 lat dostanę kilkanaście razy, w zależności jak bardzo popularny stanie się ten zestaw jeszcze. I taki kapitał można naprawdę sobie zarobić, więc polecam kupić, a na razie ten leci do laureata. Napisz do mnie na Instagramie, z tego Instagrama, który podałaś w komentarzu. Super, to jest rozwiązanie i tak będziemy robić. Napisz mi dane, gdzie mamy wysłać winyl. I tak będziemy robić. Dajecie komentarz na, pod konkursowymi oczywiście postami. Dajecie komentarz na YouTubie i nie musicie mieć takiego samego niku, ale musicie wpisać z swojego Instagrama w komentarzu, z którego potem ewentualnie poproszę was, żebyście wysłali mi dane do wysyłki. Ja będę wiedział, że to wy. Słuchajcie, dzisiaj będzie zajebisty konkurs na tym odcinku, a więc nie odpuszczajcie, oglądajcie dalej, bo będzie sztos konkurs. Zwariujecie, jaki będzie konkurs. Robimy akcję? Co? Chcecie tego na pewno? Nie wiem, może już niektórzy rozpoznają to miejsce, niektórzy nie. Chwilka, już wiecie chyba co robię. Cyk, 2 koła jest potrzebne, no to lecimy. Sianko dla Remusia, sianko, sianko. O, nie idzie tyle zrobić. Halo? Cześć, Sawuś, słuchaj. Zaczekaj chwilkę, bo mi wylatuje, klocek mi wylatuje z bankomatu właśnie. O, pięknie. Powiedz mi taką sprawę, jaki obóz bym mógł rozstać jedno miejsce na konkursie? Ostatni turnus.
Sylwia Lipka, ostatni turnus. Albo Youngstar's Camp od 23 do 1 lipca. A wszystko inne jest sprzedane. Wszystko, albo Bartka Kaszuba jeszcze masz też, tamte są miejsca jak najbardziej. To ja po prostu rozdam jeden obóz u mnie na vlogu, a potem sobie ktoś wybierze, na który chce jechać. Dobra, nie ma żadnego problemu. Dobra, super, pozdrawiam, pa, cześć. No to jak słyszeliście, to jest ten konkurs o wartości ponad 2000 zł, kochani. To tylko u Remo takie akcje. No i takie będą, bo ja wam powiem, jak chcę do tego podejść tak zajebiście, tak żebyście wy też się cieszyli. Ja się cieszę, że vloguję, no to czemu wy się nie macie cieszyć? Że Remo jej vloguje, a więc jak Remo vloguje, no to jest bogato. Bogato jest dla wszystkich. I szczęśliwie, i z radością. A więc słuchajcie, napiszcie mi może w komentarzu, czemu byście chcieli się spotkać z artystami Youngstars, albo niekoniecznie ze wszystkimi, ale może tylko z Bartkiem, albo tylko z Lipką, bo to osoba, która wygra, wybierze sobie termin obozu i na jaki obóz będzie chciała jechać. Do wyboru będzie Bartek Kaszuba Camp, Sylwia Lipka Camp albo Youngstars Camp. I ja chcę argumentację waszą w komentarzach, czemu chcecie na taki obóz jechać. Przeczytam, nagroda wartości ponad 2000 zł. Wybiorę w kolejnych odcinkach laureata. Obiektywnie to nie będzie losowanie, po prostu będę czytał komentarze. I który mnie tam chwyci, powiedzmy, to tego wybiorę. Co trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać, że musicie wejść sobie na stronę, chyba do 20 roku życia można tylko na obozy jechać, albo 19, nie wiem, nie chcę skłamać. A więc musicie zobaczyć w regulaminie na camp.youngstars.pl, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie, w komentarzu podajecie nick do swojego Instagrama, bo przez tego Instagrama będę się z wami komunikował, bo nie mam jak przez YouTube'a, chyba że można jakoś, ale ja nie umiem. No i tyle, a więc naprawdę myślę, jest bardzo gruby konkurs dzisiaj. Niech fantazja was w komentarzach poniesie, czemu chcesz pojechać z nami na obóz. Po prostu, takie jest pytanie. Wy już na pewno wiecie, gdzie jesteśmy. Taram, taram, przejeździk Puszczykówko, come on, no co? Zdziwko? No nie sądzę. Zdziwko to by było, jakbym tutaj nie nagrał, że stoję. Katastrofa. A i to jeszcze mój Instagram, kochani, jakby chciał ktoś bić. Remik My Music. Myślę, że większość z was chyba go kojarzy. Ale liczę, że nowi widzowie powoli przychodzą. No dobra, lecimy do Wicia. No jak rolnik to może nie wyglądam. Nie? Chyba nie jestem rolniczkiem. Ale chcę być, bo chcę być potentatem mięty. Przynajmniej w regionie Czmoń. Największa plantacja mięty, kochani. Największa, to będzie największa. No dobrze, nie, kochani. Zaczynamy jechać do Wicia. Jedziemy po pole. Dzień dobry, rolnik z tej strony. Dzień dobry. No. U mnie pod chatą? Jadę dopiero do ciebie. Aha, no dobrze, to czekam. Umiałeś być o 10, 11. Ile mamy do oglądania tych ziemi uprawnych? Kurwa, no tą twoją. Jak chcesz, to możemy się przejechać tam pod te wiatraki. No to chwila, moment, jesteśmy tu i tu. Ale to tam to nie jest uprawna, tam jest normalna, nie? Tam jest normalna, no. A ja potrzebuję uprawiać. Kochani, musiałem stanąć, bo muszę coś zrobić z tym bagażnikiem. To jest kurwa obłęd. Ja jadę, to mi całe loto. Dobra, zaczekajcie. To tutaj, to sobie wsadzamy tutaj. Tu nie będzie to latać, dobra. 100. Do tyłu. Tutaj, dobra, nie będzie latać. I zostały dwa talerze. Kurde, gdzieś to też trzeba wsadzić. Dobra, już wiem. Tak zrobię. Dobra, wszystko ogarnięte. I ani mi się ważcie, kurwa, latać. Świra dostałem. Co hamowanie, to... Właśnie odpaliłem sobie premierkę dzisiejszą. Sandry Czuraj z Young Addishem Kosmos. Naprawdę Sandra robi takie postępy. O kurwa, można odpłynąć. Lepiej nie jechać i nie słuchać. Bo tak się płynie, nie? Wjeżdżam mu na chatę. Rolnik! Rolnik! Rolnik szuka żony! Nie zaskoczysz mnie. Chciałem jechać jak rolnik szuka żony, a tu jestem. Maltańczyk, dzień dobry, malutki. Tak, jest obcięta. No, jaki ty ładny jesteś. Zobacz, jaka piękna trawa. A czemu tak zjebałeś? No, bo nie chciało mi się podlewać, wiesz? No jak tak mało i nie chciało ci się? No nie chciało. Nie, on się zlał tu. Też, też.
Jedziesz! Czemu się nie zakręciło? Przecież mi się już zakręciło tej, od razu tej. Ja mam błędnik w ogóle, coś spierdolone. Ćmoń, gdzie jest Ćmoń? Słucham? Ćmoń! Tutaj jest Ćmoń. A, to dzięki. A nie dali się nabrać. Nie dali się nabrać, kochani. Twoi sąsiedzi? Tak. Znasz ich? Nie, na szczęście nie. Będą oglądać na bank. Pokazuje nam minutę do celu. No. I będziemy musieli, bo ja tutaj już zrobiłem rekonesans. A tu była jakaś uliczka? Nie, to będzie gdzieś dalej, wiesz. Tam będzie taki las. I przed tym lasem gdzieś musimy znaleźć drogę. I podejrzewam, że w nią wjechać i znaleźć pole. Bo to jest tu. Tu będzie w las gdzieś wjazd. Tu było. No było, no. Tylko, że tym twoim czołgiem to nie wiem, czy byśmy jesteś na miejscu. Właśnie tym czołgiem to się nie będziemy pierdolić, po prostu sobie jedziemy. Najwyżej go na detailing dasz, nie? No. Podnoś szlaban, kurwa, i wjeżdżam. No nie podniesiemy, no. Dobra. Chyba, że spróbujemy. No dobra, ale tutaj, gdzie jesteśmy teraz? Za daleko już? Za daleko, no. Tylko wiesz co, mi się wydaje, no tutaj ominęliśmy. Że powinniśmy jechać tam. No. I ten las jakby ominąć, bo ja tam nie widziałem drogi. A ja widziałem. Aha, no tak widziałeś, to tak pewnie. Remo zawsze widzi więcej, więc... I teraz uwaga. Ja pierw zjadę tutaj za... Bo tu jest droga wzdłuż tych drzew, tylko zobaczmy, jak ona wygląda pierw. To jest rów. Co ty gadasz? Tu jest droga, zobaczmy. O kurde. No, no jest, ale... No idziemy zobaczyć. Aha, idziemy. Na co? No dobrze. Ale stąd to mamy 700 metrów. No to kurwa idźmy. Co to kurwa? Przecież my jesteśmy rolnicy, a nie kurwa kalafiory. To będzie za tym lasem. No ale teraz tylko pytanie... Ale to tu byś zjechał, nie podpuszczam cię, ale... No wiem, że... Nie, no to tu leciutko, Remo. Ale zobaczmy, jak dalej ta droga wygląda. Bardzo dobrze. Już widzę. Co? Już widzę. A wyczułem tą drogę. Wiesz dlaczego to wiem, że dobrze wygląda? No. Nie chcę mi się tam iść. Źle wygląda. Dobrze wygląda, nie, no jak, zobacz. Czego zawrócę? Lekko. Ale wjechaliśmy, człowieku. Ja tu mogę jeszcze do góry go chyba jakoś podnieść. Tylko nie pamiętam jak, zaczekaj. Home. Tak. Może palcem trzeba pokręcić, wiesz. Car. Ustawienia. Ustawienia. Nie. Tryb jazdy. Nie. Jadę, Biciu. O kurwa, to nie jest taki pikuś. Nie, teraz będzie dobrze, bo ta trawa tylko, wiesz, była taka... Tak, tylko tak jak mówię, najważniejsze, żeby było gdzie zawrócić, Wiciu. Kumasz? Bo bez zawrotki to tu będzie ciężko. No, trochę się wiebiemy, uważam. No kurwa, teraz już muszę jechać, bo już muszę gdzieś zawrócić. No to spokojnie, tam przed tym lasem pewnie będzie. No dobra, jeszcze nie wiadomo, czy my dobrze idziemy. No nie wiadomo, ale to była jedyna opcja, żeby tutaj wjechać, nie? To jeszcze wiesz, jakbyśmy wiedzieli, że my dobrze idziemy. Popatrz, to teoretycznie tutaj według tej mapy teraz widzę dopiero. Jest jeszcze jakiś strumyk, do którego się zbliżamy. O, Biciu, tu już jest gnój jakiś. Co mówisz? Musiałbyś to przejechać tak prawą stroną, nie? Żeby te koła były na środku. Bo inaczej możemy się... Jadę, no kurwa, co? Ty, no leciutko przeszedł, nie? Pato, tu jest pole już, naszej mięty chyba. Tak. Tej, to dziś będzie tu. Wiecie? No jedziemy w tym kierunku, no. Bo ja pamiętam, że to był las i ktoś powiedział, że wynajmuje kawałek rolnikowi. Mhm. Cofnijmy, stańmy i wyjdźmy. Bo ja myślę, że to jest gdzieś tu. Teraz odpalam ja. Zaczekaj. Pineskę, tak? Czy co? Nie, odpalam to. Oto dom. I jedziemy tak. Szukaj działki blisko mnie. Widzisz? Mhm. I to jest to. 150 tysięcy. 150 tysięcy. 3 hektary, 5 zł za metr. Mhm. No i teraz szukajmy po zdjęciach. Proszę. No to może być tak, to jest to, kurwa. To co, tam miętę tu już zacząć sypać? To jest moje pole. Jestem u siebie.
Kurwa, to są 3 hektary. To do lasu i to tu. Pięknie. Jedziemy od razu traktor zobaczyć, co? Tu jest sklep taki. Jest traktor? Jest, no. To od razu byśmy traktor zobaczyli. Tak, jakąś 60-tkę, współczesne odpowiedniki. Hej, ale mięta tu wyrośnie? Znasz się na tym? Leciutko. Mięta u mnie rośnie. Zobacz, po tym. Nad zlewę. Tylko trochę mnie jedna rzecz martwi. Tam widzowie nie widzą, bo kamera nie sięgnie. Tam jest budka szczelnicza. No jest, no. Mogą nas tu ujebać. Tak. Counter Strike'a, wiesz. Mhm. Tej, no mam swoją ziemię. Ale muszę ją stargować. Do 4 zł. Mhm. 120 koła. Dzwonimy do niej. Mhm. Dzwonię do niej. Od razu. Dzień dobry, pani Remigiusz Łupicki. Tak. My kiedyś rozmawialiśmy o tej ziemi w Czmoniu. Tak, pamiętam pana. Słucham. Proszę pani, no ja tu przyjechałem i oglądam. Halo, słabo pana słyszę. O, a teraz... słyszy mnie pani teraz? Halo. O, ja mam dobry zasięg. Chodź, przejdziemy gdzieś. I zamykaj furę, bo tam kurwa tyle komarów leci. Witold, nie byłeś harcerze? I po drodze tutaj, jak jadę, bo pani mówiła, jest kawałek takiej ziemi, tak jakby ktoś uprawiał jakieś sałatę. Tak, ty wrzawiam tę ziemię. To jedna część tej działki. Dokładnie, bo... Ziemia jest w dwóch działkach, nie? Po prawej pan stanie tak jakby w stronę Czmonia patrząc. Tak. Po prawej stronie jest właśnie ten las, który tak. Zatrzymał się pan na końcu. A narożnikiem, który się kończy las, to patrząc tak jakby w lewo w pole, to jest druga działka, która jest dzierżawiona przez tam sąsiadów tych, którzy mają działkę między tymi dwoma działkami, no. Między tym lasem, a tą uprawia. Dokładnie, czyli tu już coś jest uprawiane, bo ja też będę uprawiał. A ktoś pan chciał. Mięte. Wiem też, że część tego lasu można czyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego, bo to jest, to są samosiejki wszystko. No domyślam się. Zaraz ja... No tak sprzątane, kurwa. Ja mam takie pytanie, bo jak ja rolnikiem nie jestem, a na firmę mogę kupić? No właśnie nie wiem. No właśnie nie wiem, jak to jest na tą firmę. Ale mi pan powie, pan w ogóle nie jest rolnikiem, ale zamieszkuje pan gminę tutaj, Kurnik? To znaczy, ja mogę, ja to najwyżej kupię na osobę, która zamieszkuje tutaj, mój przyjaciel. No bo ja z tego co wiem, jak rozmawialiśmy z notariuszem, no to takie warunki muszą być spełnione. Żeby tę ziemię kupić, trzeba być rolnikiem, trzeba zamieszkiwać tutaj nasz rejon, no rejon Kurnika, tak? Ewentualnie być, że tak powiem, sąsiadem. No to sąsiadem jestem, bo ja jestem z Puszczykowa, więc jestem sąsiad. A, to myślę, że no to już no. Będzie jeden, to już będzie plus, nie? No. No i trzeba albo jeszcze mieć na przykład ziemię w tym obrębie, no bo może... No w obrębie, bo w Puszczykowie mam ziemię, nie? A więc to by się zgadzało, ale nie mam żadnej rolnej, tylko po inaczej. Ja mam zajawkę, chcę zrobić pole mięty. Ale to moja pasja taka, to nie żaden, po prostu pole duże mięty. No dobrze, no... Dobra, jeżeli jest pan faktycznie zainteresowany, no to będziemy składać i zapytanie jeszcze raz dobrze. Do notariusza konkretnie. Nie, to gospodarstwa nie mam, niestety. Nie mam, ale mam aspiracje i bym chciał być rolnikiem. Czyli jak będę musiał mieć ten cały nie ZUS, tylko tamto drugie, to ja wykupię. Tak, no bo rolnikiem rozumiem, nie rodzimy się rolnikiem, tylko stajemy się rolnikiem. A więc ja chcę stać się rolnikiem. No, właśnie. No. No, ale mówię, jeżeli to się będzie wiązało z jakimiś takimi rzeczami, ja chcę być legalnym rolnikiem, mieć moją miętę. Dobrze. No, czy coś się mogę targować? Znaczy nie, powiem tak, nie będę pan płacił za biuro, pośrednictwo obrotu nieruchomości. Aha. To będzie targ, o. Dobra, to tu jeszcze pogadamy. Mogłabym jedno pytanie. No, pan mówi, że pan nie jest rolnikiem, ale niech mi pan powie, bo może pan kończył jakiś czas temu na przykład była Akademia Rolnicza w Poznaniu, teraz to jest Uniwersytet Przyrodniczy. Nic nie kończyłem takiego, informatyk jestem. Czuję się jak rolnik. Pięknie tu jest. Tu jest cudownie. Zakończymy ten odcinek już dzisiaj. Ale to nie koniec serii Remo Rolnikiem.
czy to remomięta. Kolejny odcinek będzie już, jak finalizujemy zakup działki. Z Nataliuszem. Tak jest, trzeba kupić traktor. No i nie wiem, czy w tym roku posadzimy. Zobaczymy. I 3 hektary mięty, kochani, będą. Ale tam zobacz, jak pięknie widzimy. Mhm. To jest cudowne. Piękna okolica. Serdecznie polecam. Remo Czmoń. Remo Mięta, Remo Rolnik. Jutro o 20:00 kolejny vlog. Elo.